Uczniowski klub sportowy Jankesi Działdowo 7 października odniósł największy sukces w historii bejsbolu na Warmii i Mazurach. Bejsboliści zwyciężyli w finale centralnej ligi. Dzięki wygranej w przyszłym sezonie zawodnicy będą występować w pierwszej lidze, ale droga do tego sukcesu do łatwych nie należała. Pojechaliśmy do Kutna. Chcieliśmy wywalczyć medal, no, bo tak prawdę mówiąc tytuł mistrzowski nie bardzo wierzyliśmy, że damy radę, chociaż słuchy nas chodziły, że Wrocław jest do ogrania, mimo że grało tam kilku zawodników z Ekstraligi. No, w półfinale zagraliśmy ze zwycięzcą Dywizji Południowej, były to Pasikoniki Warszawa. No, mecz od początku układał się po naszej myśli. Wygraliśmy 11-3, nawet zbyt gładkie zwycięstwo trochę nas zaskoczyło. Drużyna z Wrocławia była bez szans w meczu z Jankesami z Działdowa, którzy wygrali całe spotkanie 14-1. Podczas tak długiego sezonu, który rozpoczął się jesienią ubiegłego roku, nikt przez większą jego część nie myślał o tym, że można wywalczyć tytuł mistrzów centralnej ligi. Liczyliśmy na sukces w centralnej lidze bejsbola, zresztą rozgrywki prowadzone od jesieni do października od poprzedniego roku w centralnej lidze bejsbola, największej zresztą lidze w Polsce, bo startowało w niej 8 zespołów podzielonych na dwie dywizje, północną i południową. I akurat tak się złożyło, szczęśliwie dla nas, może nie tyle szczęśliwie, ile dobra forma zawodników i dobry poziom wytrenowania naszych bejsbolistów. Mistrzostwo Centralnej Ligi to nie jedyny sukces podopiecznych Zdzisława Ziółkowskiego. 16 października zawodnicy z Działdowa powrócili na tron mistrzostw, zwyciężając w klubowych mistrzostwach województwa warmińsko-mazurskiego kadetów. Podczas zmagań w Małdytach o ten tytuł rywalizowały 4 zespoły. Niestety wraz z sukcesami przyszły problemy. Chodzi o te boisko, na którym na co dzień trenuje działdowska drużyna. Będzie problem z boiskiem tylko, bo te nasze jest za małe. Co w takim razie, gdzie będziemy rozgrywać swoje mecze? Znaczy zobaczymy, może uda nam się je troszeczkę poszerzyć. Po prostu te ogrodzenie, część ogrodzenia zlikwidujemy, zostawimy, będzie wtedy większe boisko. No a jeśli nie będziemy gdzieś w pobliżu szukać na jakimś boisku piłkarskim, no niestety w Działdowie na stadionie grać nie możemy, zresztą bo tam jest teren taki, który no piłka by troszeczkę mogła przeszkadzać lub uszkodzić budynki i ulica jest blisko, ale będziemy szukać, no zobaczymy. Jeśli nam się uda, to mecze byśmy rozgrywali u nas właśnie na tym boisku, tylko troszeczkę przekształconym, no i kłopot jedynie byłby z ulicą, no po prostu na czas meczu trzeba by tą ulicę wyłączyć. O tym, czy uda się przekształcić boisko w Działdowie, tak aby drużyna, która odnosi wiele sukcesów, mogła grać na własnym obiekcie, będziemy Państwa informować na bieżąco.